Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje od 1 września 2013 roku projekt o nazwie Weekendowa Edukacja. Projekt skierowany jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z branży usług finansowych i usług handlowych. Projekt skierowany jest do tych przedsiębiorstw, które mają swoją siedzibę, jednostkę bądź filię na terenie jednego z 6 powiatów: Bieszczadzkiego, Brzozowskiego, Leskiego, Lubaczowskiego, Przemyskiego i Strzyżowskiego. W ramach naszego projektu Weekendowa Edukacja mamy 7 różnych szkoleń i są to między innymi szkolenia z zakresu podatków VAT, CIT, PDOF i tutaj mamy 2 grupy, grupę podstawową i grupę zaawansowaną, szkolenia z zakresu kadr i płac, rozliczania projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, rozliczania projektów POKL. Mamy również szkolenia ABC handlu, sporządzania sprawozdania finansowego i bilansu, jak również szkolenia z zakresu różnic kursowych i wyceny środków pieniężnych. Wszystkie szkolenia skierowane zarówno do przedsiębiorców, czyli właścicieli mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, jak również do ich pracowników. Szczególnie zapraszamy do naszego projektu osoby po 50 roku życia. Zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Nazwa projektu Weekendowa Edukacja sugeruje, iż nasze szkolenia odbywają się w soboty i w niedzielę, tak aby nie zaburzyć rytmu pracy w poszczególnych przedsiębiorstwach, tak aby przedsiębiorca nie ponosił strat w związku z wysłaniem swojego pracownika na szkolenia. Nasz apel jest taki, aby przedsiębiorcy nie obawiali się wysłać swojego pracownika na szkolenia. Te szkolenia nic nie kosztują. W ramach szkoleń pracownik otrzymuje niezbędną wiedzę, zdobywa nowe doświadczenie, zdobywa nowe umiejętności potwierdzone certyfikatem. Zapraszamy do udziału w projekcie Weekendowa Edukacja. Rekrutacja jest ciągła. Najbliższe szkolenie z zakresu podatku VAT, CIT, PDOF już 30 listopada 2013 roku w Brzozowie. Więcej informacji w biurze projektu Brzozów, ulica Legionistów 4. Inwestując w wiedzę pracowników, inwestujesz w przyszłość swojej firmy.